szukaliśmy gruntów, rozglądaliśmy się za różnymi lokalizacjami i najbardziej w oko wpadła nam ta, tutaj blisko osiedla, blisko bloków. Jednak nie był to nasz grunt, musieliśmy najpierw uregulować te sprawy własnościowe. Kiedy to zostało uregulowane, powstał projekt i tutaj za moimi plecami właśnie mamy boisko wielofunkcyjne, które ma służyć tutaj mieszkańcom nie tylko Sartowic, ale wszystkim, którzy będą tutaj przyjeżdżać. Jest to drugie tego typu boisko w świecie, o takiej nawierzchni. Będzie można tutaj pograć w piłkę nożną, w koszykówkę, a także mile spędzać czas, ponieważ posadziliśmy zieleń, powstały ławki, jest infrastruktura, można przyczepić rowery, także można przyjechać na mecz do Sartowic okolicznych miejscowości i wspólnie korzystać z tego. Od początku, jak tylko zaczęliśmy działać w mieście, w Radzie Miejskiej i doszliśmy do wniosku, że będzie Rada Miejska i 13 sołectw wokół miasta, to cały czas, tak jak burmistrz poprzedni Pogoda, tak i teraz Krzysztof Kułakowski powtarza, że jesteśmy jednością, że żeby na wsi się żyło tak, jak żyje w mieście. A żeby tak było, to Rada musi podejmować takie decyzje, bo czym się różnią ci mieszkańcy z Sartowic od mieszkańców ze Świecia? Oni też chcą się bawić, oni też chcą grać w piłkę. Dzieci nie miały takiego miejsca, gdzie by mogli pograć w piłkę. Tam jest co prawda boisko do piłki siatkowej, ale plażowej i plac zabaw. I tam nie ma miejsca, żeby grać w piłkę, żeby jakieś sporty uprawiać. Tutaj jest ta możliwość w takich warunkach, jak widać, także chyba będzie dobrze. Tu był, że tak powiem, tylko plac i to jeszcze mało użytkowane. Po rozwiązaniu własności gruntowej przejęła to gmina, więc oczywiście wybudowaliśmy podbudowę. Jest położony polbruk jako ta część najbardziej nośna. Oczywiście piłkochwyty z wyrównaniem terenu. Projektant nawet przewidział 9 ławeczek, a więc widać, że ten obiekt nie tylko będzie służył celom sportowym, ale również takim celom pewnie rekreacyjno-odpoczynkowym.